Siemanko, z tej strony Emdziak i dzisiaj znów zagramy sobie w Sky Factory 4. Od ostatniego odcinka dowiedziałem się kilku bardzo ważnych rzeczy. Na przykład tutaj mamy taką fajną rzecz zwaną drzewkiem bonmilowym z mączką kostną. Tak jakby ogarnąłem, skąd ja wtedy w pierwszym odcinku zdobyłem z tego magicznego urządzenia do przerabiania rzeczy. Zdobyłem właśnie mączkę kostną. Ja ją zdobyłem, kurde, przerabiając dyrta. Szybko się kopnąłem, co nie? Ogólnie między odcinkami sobie chwilę tutaj pograłem tak profilaktycznie, sam dla siebie, żeby troszkę rozbudować tutaj bazę. Troszkę z nudów. Troszkę tak, żeby was nie zanudzać zbieraniem wszystkiego. Na przykład, patrzcie, zrobiłem kamienną wyspę na moby, żeby tutaj żeby nie niszczyło się to tak łatwo. W ogóle nie widać moje death pointy, troszkę mi się poginęło niestety. Najgorzej to ja mam tutaj z jedzeniem, szczerze powiedziawszy, jak mam się wypowiedzieć na to, co mi tu najbardziej ubolewa aktualnie. No ale tak, czas troszkę pomyśleć nad rozwijaniem się w sumie, bo nie oszukując się, kurde, pod jakim przyciskiem to było? M, J, cokolwiek, nie. Tak, tak, to było pod J. Waypoint, remove, dobra. Niestety pada deszcz, nienawidzę takiej pogody, no ale nic na to nie poradzę. Mamy mnóstwo kączki mącznej, więc zajebiście, można się bawić. Mogę teraz w nieskończoność respić sobie tę drzewkę. I siup. I mam kolejne itemki, żeby stworzyć sobie cobblestone, więc no, jakoś sobie tutaj radzę, można powiedzieć. Tyk, tyk, okej. Tylko teraz tak, tutaj powrzucamy sobie wszystko. O nie, nie mieści mi się to tutaj. Dobra, to jeszcze wrzucę. O, równo stack wyszedł. Zgniłe mięso, i co, to można wrzucić tutaj. Też nie strzały mogą się przydać. Cobblestone. Zobaczmy, co możemy dalej zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, ogarnąłem Stone Croca, czyli kamienną wersję naszego haka, że tak powiem. Który no, ma więcej używalności po prostu. Robi się takie kamienne patyki z dwóch bruków, można kamienne patyki zrobić. Sticky keys, co to jest? Co? A, że miałem zdobyć 8 drytowych sadzonek i 8 drewna. Nie wiem, o co chodzi z tym achievementem. What are you waiting for? What are you waiting for? A, czyli zdobyliśmy wodę. No, ja zdobyłem wodę skacząc po tutaj. A, tutaj też. Siema, woda. Nieważne. Ale ogólnie rzecz biorąc, przydałoby się nam tutaj... Stop stabbing yourself. Chest slap. Workbench slab. Da fuck, co to są za itemki? Nie tutaj, tylko tutaj. Slab. Wow, co to jest? Da fuck. I patyk. Aha. No spoko, a co ja mam zrobić? Mam zrobić crafting, chest, workbench i furn. Okej, czyli dobra. Rozumiem. Daj mi to. I coś jeszcze? I potyki. I deski. Także tak, musimy zrobić sobie połówkę chesta. Z
tego mamy sobie zrobić połówkę tego. Spoko. Mamy sobie zrobić połówkę piecyka i połówkę zwykłego craftingu. Tak i tak chyba. Ok, zrobiliśmy kolejny achievement. Jej! Tylko nie wiem, naciął mi to. Aha, mam dwa piece, tylko zajmujące mniej miejsca. A to jest takie... Czy tylko mi się zdaje to takie overpowered? W sensie, że możemy sobie zrobić... Że możemy sobie zrobić tak naprawdę z jednego piecyka dwa? No bo zastanówmy się, no. Biorę jeden piec. Mam jeden piec i z tego pieca robię tak naprawdę dwa piece. I mam raz, dwa, trzy, cztery piece z dwóch tych. Z dwóch pieców. Dafaj. Mi się wydaje lekko overpowered, ale dobra, nie narzekam. Fu, nie tak. Ja nie narzekam. Zawsze na plus. Przydałoby się mieć coś do jedzenia w sumie, bo my tu z głodu będziemy prędzej zdychać. Dobra, czy to mi się do czegoś przyda? No mogę to tutaj sobie postawić, ten lepszy crafting. Skrzynka jak wygląda? Skrzynka też jest taka. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, wait. Czy da się z tego zrobić podwójną skrzynkę? A, nie da się, widzicie? Nie da się ich połączyć. No dobra. Zniszczmy sobie to. To nam się nie przyda. O Boże, chlipa mnie bierze, najgorzej. Także tak, ogólnie rzecz biorąc, chciałbym, żeby przestało padać. Chciałbym nie tyle nawet porobić nowych achievementów, co trochę mobów pozabijać. Obtain lava clay bucket, obtain lava iron bucket. Dobra, jak tu się robiło lawę? Czy lawa nadal jest robiona w ten sam sposób, że tam był lava generator, czy coś tam? Lawa. O nie. O Boże. Jak się nazywał ten pojemnik, że się robiło lawę? Że można było nad pochodnią postawić, przetopić cobblestone na lawę. O shit! Się nie przygotowałem, nie pamiętam jak to się nazywało. Bo wiecie, moglibyśmy sobie odhaczyć jedną rzecz i mieć z głowy kopanie cobblestone tymi drzewkami. A właśnie, a jest tutaj w tej wersji... Cobblestone generator. O, są generatory cobblestone, no ale to tak jak mówię, szkło mamy, kamień mamy, wiadrko z wodą mamy, tylko potrzebujemy jeszcze wiadrka z lawą. Szkło mamy, cobblestone mamy, mamy wiadrko z wodą, brakuje nam wiadrka z lawą i byśmy mieli automatyczny generator tego, cobblestone'a. Nie musielibyśmy nic kopać. Jak to się nazywało? Lava generator. O shit, dobra, ja wiecie co? Ja to znajdę. Prędzej czy później to tutaj dojrzę. No i dupa. Więc to jest albo to. Albo. Wydaje mi się, że to jest to. Porcelana robi się z gliny i mączki kostnej. Ja pamiętam, że to się właśnie tak robiło. Ja mam i to, i to. Weźmy sobie to, zróbmy. W ilości dużej. Czekaj, jak to się robiło? Tak.
Trzeba przepalić. Niech się przepala. Poczekamy chwilę. W tym czasie możemy się rozejrzeć, czy tam są moby tylko atakujące ręcznie. Tak. Więc możemy sobie tutaj się pobić troszkę. I są dość mocne. Okej. Jest jedzone. Jakim cudem w co drugim tym piecu to się zrobiło 10 razy szybciej niż w tamtych. Mam nadzieję, że się nie mylę, że to jest to. Nie mylę się. I to się powinno zacząć topić. To się powinno chyba zacząć przepalać. Chyba. Powinno. Nie wiem. Shit. Halo. Create lava by using prawy click on a cauldron while holding cobblestone. What? Czekaj. Wait. Cauldron. Czyli to w takim czymś trzeba zrobić. Cobblestone nowy. Wait, bo ja może... Ja jestem chyba głupi. Ale jestem durny. Ja zrobiłem coś totalnie innego, tylko nie wiem co. Jezus Maria, Mdziak. Dobra, tamto się wytnie. Nieważne, nie zrobię wam tego. Tamto się wytnie, bo szukałem czegoś, co znalazłem znacznie wcześniej. Tam to się wytnie. Obiecuję. Ja to w montażu wytnę. Czekaj, wchodzę tu, to mam. Ło, ja mam to tak jakby podłączone do tej skrzyni. Joko zajebioza, fajne to jest. Dobra, ale pomijając zajebistość, muszę stworzyć. Muszę zasadzić sadzonkę najpierw. Z gliną. Tu jest sadzonka z gliną. Okej. I muszę tak jakby sobie tutaj ogarnąć troszkę tego. Mi ta glina się przyda. Na. W ogóle osoby uczęszczające na Discorda mogą wiedzieć, że coś się tam dzieje ciekawego na informacyjnym. Więc coś się szykuje, tyle powiem. Kopu. Dobra, mam tego wystarczająco już, czy jeszcze nie? Bo tak jakby chciałbym to w końcu zrobić, mieć to z głowy. Tak to się robiło i tak to się robiło. No, fajnie. Dziękuję. Mamy glinę. To jest fajne. To się tak zostaje.
To jest ten ulepszony crafting. Dobra. Tyk. 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 Nie, strzały zostaw. Emdziek, przestań. To odłóż, bo nie wiem do czego to w sumie teraz służy. Cast items using molten metals from a melter. Coś tutaj mogę z metalami płynnymi robić. To jeszcze 100 lat za murzynami przede mną. O kurwa. Ale mi zajebali. Panowie. Sorry, panowie, ale coś wam się chyba pomyliło. Nie chciałem zmarnować ostatni strzał. Panowie! Wydupiać! Widzicie, jacy są mocni? Na hit, na dwa hity mnie zdjęli. The fuck się stało? Dobra, odzyskałem dwie strzały z trzech, to jest całkiem dobrze. Oczywiście usuniemy sobie waypointa. Przypaliły mi się wiaderka, przypaliły mi się. Okej. Weźmy sobie dwa wiaderka z lawą. Weźmy sobie to wiaderko. Przestań, Emdziek, nie rób tak. Daj mi tu. Are you fucking kidding me? Potrzebuję wodę. Tyku, 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 tyku. Dziękuję. Tyku, 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 tyku. No i super. Mam trochę wody, jedną wodę sobie zostawię, jedną lawę, dwie wody, jedną lawę sobie zostawię. Dajcie mi szkło. Idziemy do przodu. Ludziska, idziemy do przodu. Go, go, Power Rangers. Tyk, tyk, tyk. I tyk. I tyk. A dobrze. Cobblestone Generator. I on tutaj będzie mi automatycznie zbierać cobblestone. Tyle będę mógł klikać po prostu prawym przyciskiem myszy i on tutaj do staka będzie mi to zbierać. Poza tym fajne jest to w tym, że generator, że można te generatory ulepszać później z czasem. Więc to jest super. Żelaza jeszcze nie mamy, bo nie wiem za bardzo jak tu sadzonkę żelazną w sumie zdobyć. Może się zajmijmy tym troszkę. Ironwood, okej. Okay. A może, dobra. Dobra, 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 dobra. Poszukajmy saplingów. Sapling. Zastanówmy się, jak zrobić na przykład coal sapling. Trzeba zwykłą sadzonkę przepalić. Jak mogę zrobić zwykłą sadzonkę? Oh shit. Tak. Żelazną sadzonkę. Tu jest żelazna. Czy was pojebawszy wszystkich? Like was? Skąd ja mam to zdobyć? Tia, już to widzę. Co ja sobie to mogę lawą zadać? Czy wodą, czy co? Dobra, nawet zabawne. Nie, to nie tu, to tu. Dobra, czyli mamy cobblestone generator, czyli mamy jedną rzecz tak jakby z głowy już.
co to tutaj zbierać bez problemu. Tylko jak pójść dalej, bo ja nie wiem jak żelazo zdobyć. Jak ja mam zdobyć to żelazo? Okej, nie pytam co to jest. Jak ja mam zdobyć żelazną sadzonkę? W ogóle tak zauważyłem, że jest coś takiego właśnie jak mulch. Czyli to są... to jest tak jakby użyźniona ziemia, na której szybciej rosną drzewa i więcej itemków dają. To może być fajne z czasem na przykład diamenty. Jak będziemy mieli drzewko z diamentami. Jestem durny, mijałem to. Nieważne, to się wytnie. Po prostu się wytnie. Tu mogę wrzucić to, tu mogę wrzucić to, to, to. Okej. Co my możemy dalej zrobić z tą książką? Dobra. Wsadzić sobie ją w tupę. Craft a cobblestone mud bucket, which you can fit to a pig to transform it into a resources hog. Only similar type resources hogs can be bred together. The fuck? Jak to się robi? Mud. Wiadro mud. Nie, nie, nie. To się jakoś inaczej nazywało. Cobblestone, okej. Okay. Steel. Cobblestone, o to mi chodzi. Czyli mam mieć wiaderko z wodą, dirt i cobblestone. Wiaderko z wodą powiadasz. Dirt powiadasz, cobblestone powiadasz, spoko. Tyk. O. No. Nie, cobblestone. No jakiekolwiek wiaderko z wodą. Jakiekolwiek wiaderko z wodą, to jest wpisane dirt, czyli jakikolwiek dirt i cobblestone. I mam te trzy rzeczy i to mi nie daje tego. Popsute. Nieważne. Jak ktoś wie, dlaczego tak się stało, może to ja popełniam błąd, to możecie mi napisać. Oink tree? Oink? Nieważne. O, możemy obsydian stworzyć. Ja wiem jak. Siup. Dostaliśmy obsydian. Ej, zajebiozo. Weźmiemy sobie sadzonki, bo sadzonek tych mamy mnóstwo. Nie mogę więcej. Weźmiemy sobie tutaj, poprzerabiamy to. Tu wrzucimy. Dobra. Poprzerabiamy sobie obsydian, skoro możemy. Cause why not? Kto nam zabroni? A, jeszcze nie można. Na. Dobra, zbierzemy sobie obsydian, zrobimy sobie teleporter do Netheru. Nie wiem po co, bo jeszcze się tam zbytnio nie zbieram, ale no. Ile mamy tego? Już 8 obsydianu, Sprawnie to idzie. Jak nie potrzebujemy diamentowego kilofu, żeby to wykopać.
Może tych sadzonek mamy w pizdu i w sumie nam się już nie przydadzą, no bo tutaj mamy cobblestone generator, no to możemy je wszystkie nawet przerobić na wodę. Tyle wody już nie styknie. Nie, tyle też nie styknie. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie, z tego już nie zostanę. Ale mamy 12 obsydianu. Ale dobra, to zostawimy sobie na kiedy indziej. Dobra, tyk. Wiaderka. Może je sobie napełnię wodą pomimo wszystko. Bo się woda może przydać. Tyk, tyk, tyk. Okej. Wodę mamy. Okej. Wszystko na swoim miejscu. I teraz tak, widzę, że moje nagranie ma 31 minut, ale tamten fragment chcę wyciąć, żeby wam nie robić tego, więc okej. Wy nie wiecie, o jaki fragment chodzi. Chodzi mi o fragment, w którym szukałem tutaj, jak debil, tego, jak zrobić. I zrobiłem to. Więc you know. Dlatego tak. Nie wiem, dlaczego mi to nie działa. Jest tutaj... Pojawiają się wszystkie rodzaje wiaderek. Jeśli pojawi się też to moje wiaderko, które posiadam, no to tak jakby każdy rodzaj się pojawia, więc to jest bez większej różnicy chyba, jakie ja wiaderko użyję z wodą. Chyba, że tu właśnie nie może być obsidian, golden, emerald, diamond, aluminium, copper, tin, rubber, silver, bronze, steel, inferium, protelium, intermedium, supremium, superlemium. Nie, to musi być który... Ja temu zabroni. Mam nadzieję, że mi się nie zużyje to wiaderko. W sensie to wiaderko mi nie zniknie, bo chętnie bym z niego korzystał chociaż. Tylko, że ono mi się odda. Okej, uff. To jest po prostu wiaderko wielokrotnego użytku. Okej. Use on a pig to convert into a wrestler's hog. Okej, ale nie mamy świni. Ja nawet nie wiem do końca, jak mam tutaj zdobyć zwierzęta. Da się tu jakoś pozyskać zwierzęta? Pig. Pig, krop, co? Decorative pig statue. Wiadro Molten Pigilon. Co to jest? Dlaczego tu jest zbroja? Co? Pig iron. Świńskie żelazo. Co? Co? Nie chciałem tego zobaczyć. Nie chciałem tego zobaczyć. Nieważne. Oh shit. Weź odejść, pająk. Dobra. O nie.
Umrzemy sobie. A nie, jednak nie. Podręczny crafting. Naprawmy sobie szkody. Bez nerwów, na spokojnie. Oh shit! Nie mam drewna przy sobie. Mi się zaraz coś zrespi. Nie respcie się. Ja was plus. No, daj mi to do ekwipunku. Alright. Jakoś jeszcze żyjemy chyba, może dobra. Okej. W jakimś minimalnym stopniu żyjemy. Jest w miarę stabilnie. No co, kogo ja chcę oszukiwać? Nie jest stabilny. Nic nie jest stabilny. Dobra, a co ja mogę stworzyć z obsydianu? Obsydian. Obsydianowe itemki mogę stworzyć. Ale to tylko przy pomocy tego. Krystalizy to... Co w ogóle? Jakaś magia. Tyle możemy stworzyć. Krystalizy to obsydian clay bucket. Że co? To niezłe zabawy, nieważne. Mamy kolejny achievement na karku. Czyli mamy obsydian. Jest great. To co z... Craft or create a cobblestone generator and fill all the slots of a vanilla chest. Vanilla. Serio, vanilla? No tego to się nie spodziewałem. Vanilla chest to chyba chodzi o zwykłą... skrzynkę. Tak, dobrze myślę? Czy źle myślę? Chyba dobrze myślę. Czyli... on wymaga ode mnie. Żeby wypełnić całą skrzynkę cobblestone. No chyba się porąbało, typie. Ja to całe życie będę zbierać. Nie mam strzał. No i ten pan będzie moją śmiercią. No, zabili mi tego szkieleta. No co?! Widzieliście, jak on mnie trzepnął?! Jak chamsko! Żal cię! Żal ci dupę ściska. Ja jebę. O świet. Ja muszę trochę drewna mieć przy sobie. Cobblestone też. Gdzie ja mam cały cobblestone? Fuck. Tyk. No i wszystko ślicznie pięknie, jak było na miejscu. A dobra, to mogę odłożyć tutaj, to mogę odłożyć. Boże, ile buteleczek my mamy. To mogę zjeść. Odłożyć. Kurde, szkoda, że strzał nie mamy. To jest troszkę leciutko, był w dupie.
Oh shit. Zapełnić całą skrzynkę kobestą. Okej. Sleep in a bed. To wam brakuje troszkę kur... Jednej nici mi brakuje. Ale fucking what? Tych panów nie chcę poznać bliżej. Co ten szkielet się tak na mnie uwziął? Anarchia! Beast! Mam nadzieję, że to mi... A, nie wybiło mi to. Oni też mają spory damage. O, wydrobiło mi się z niego! Widzicie, jak oni napiszczają? What the fuck? Co jest? Panowie. No wzmożona agresja, no po prostu, no nie mogę. Tyle sobie teraz narąbię tych znaczników. Przestań! 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 No przemsań, mówię! No! Czemu ja go dobić nie mogłem? On miał 3 serduszka przez 3 hity, jakie mu zadałem. Tykie! Tytanium... Co to jest? To jest chyba ten magazynek. To wygląda trochę jak magazynek. Nieważne. Troszkę nam się poumierało. Tyk, tyk. Najbardziej to mnie wkurza robienie ciągle nowych tych bramek. Jak to się nazywa? Aaaa! Furtka. Jest jakaś mocniejsza furtka? No jasne, że nie ma. No nie mogę, ile znaczników. Oh shit. Nieważne. Dobra, to możemy odłożyć. To jest jakiś dziwny itemek chory. Nie wiem, w ogóle jakiś. Mamy 3 nici. Brakuje nam nadal jednej. Shit. A przydałaby się. Fajnie by było. Naprawdę fajnie by było. O, dobra, wiecie co? To by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja wytnę tam ten fragment. Nie chcę, żeby odcinki trwały nie wiadomo ile po 40 minut. Więc... Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzisiaj zrobiliśmy troszkę obsydianu, jakichś magicznych, połowicznych itemków. Generator, tutaj taki piękny, śliczny tyk, cobblestone mamy. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się w następnych tam filmach, materiałach, live'ach, coverach i tak dalej. Trzymajcie się i cześć!